prostu brakuje tej kropki nad i. Gdybyśmy grali złą piłkę, gdybyśmy nie stwarzali sytuacji, to można by było tak powiedzieć, że jest jakiś kryzys, ale stwarzamy sobie tę sytuację i gramy niezłą piłkę. No, brakuje tej kropki nad i tych wykorzystanych sytuacji. No, wydaje mi się, że w kolejnych meczach, to jest kwestia czasu, że w kolejnych meczach będziemy zaczniemy wygrywać. Mimo braku zwycięstw w szatni nie ma jakiejś takiej atmosfery niezdrowej, nazwijmy to. Nie. Wszystko jest po staremu, tak jak w poprzedniej rundzie. Radzimy sobie, jest paru obcokrajowców, dogadujemy się bardzo dobrze. Atmosfera jest okej, wiadomo, brakuje zwycięstw. Zawsze te zwycięstwa budują tą atmosferę lepszą, ale nie jest najgorzej. Teraz na pewno jesteśmy smutni i trochę wkurzeni na siebie, bo przegraliśmy u siebie mecz, publiczność dopisała, niestety nie odwdzięczyliśmy się jej zwycięstwem. Legia dzisiaj okazała się lepsza i niestety 0-0 punkty kończymy ten mecz. Powiem, jak odpaliście z Pucharu Polski, z podniesionymi głowami się ruszyliście, bo ten początek mieliście niezły, zabrakło to skuteczności, jakiejś takcji chyba klarownych. No zgadza się, strzeliliśmy jedną bramkę i tak naprawdę mogliśmy jeszcze strzelić jedną, która zakończyła ten mecz. No niestety nie udało się, te dwa mecze z Legią można zapisać na minus. Na pewno jest to dobry materiał do analizy i nie będę tu oryginalny, powiem, wyciągnę wnioski na przyszłość i na pewno będziemy się uczyć od takich zespołów. Na Legii nie będzie mocnych w tym sezonie, bo w tej chwili macie do Legii straty. Śląsk jeden z głównych kandydatów, tak, którzy mogliby powalczyć 8 punktów. No czy nie będzie mocny, to się okaże. Na pewno teraz mamy mecze, dwa wyjazdy z Koroną Kielce i z Łęczną i będziemy chcieli je wygrać. Na pewno będą to całkowicie inne mecze niż te z Legią, gdzie trzeba się inaczej przygotować do tego meczu. Na pewno trenerzy sztab szkoleniowy jakoś znajdą złoty środek i mam nadzieję, że wygramy te dwa mecze i zdobędziemy 6 punktów przed przerwą na kadrę. Wracając jeszcze do tego meczu czwartkowego, przy serii z rzutów karnych, jak to było? Kto wybierał strzelców? Trener wybrał sztywno, czy to było? No, to jest pytanie nie do mnie, bo ja tam nie było w Warszawie, także ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. No, wydaje mi się, że trener wybierał. Czy zawodnicy się sami zgłosili? Którzy... Podobno zawodnicy mieli sami wybrać, tak? No, tego to ja panu nie powiem, ja tam nie było, nie chcę jakoś tutaj zabierać głosu, bo trzeba było się spytać kogoś innego. Na pewno paru kolegów podniosło rękę, którzy czują się najmocniej i którzy dadzą radę strzelić tego karnego. Nie udało się, to jest loteria. A jeszcze wracając do tych sytuacji dzisiaj z rzutami karnymi, były te karne? Była ręka Pawelca i fał na Flavio? Czy ręka Pawelca? No ciężko mi teraz powiedzieć, bo ten obraz mój z meczu jest zamazany, bo nie pamiętam dużo sytuacji. Skupiałem się na swojej grze i na swoich jakichś tam zadaniach, także ciężko mi powiedzieć. Na pewno kontrowersyjna sytuacja, ale nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy były fałdy. To może przechodząc bardziej do ogółu, jeżeli chodzi o pracę sędziego, no to nie jest twój pierwszy, to nie był twój pierwszy mecz w karierze. Jeżeli mógłbyś tak ze swojej perspektywy powiedzieć, czy czułeś się komfortowo dzisiaj na boisku, kiedy obok ciebie biegał sędzia Frankowski? Czy czułem się komfortowo? No na pewno było parę sytuacji, w których mógł zachować się inaczej. Na przykład ta sytuacja pod koniec pierwszej połowy, którą Michał Żyro faulował Mariusza Pawelca, także tutaj na pewno bez żadnej kary obyło się, także na pewno to była kontrowersyjna sytuacja, a resztę sytuacji, no też, ale na pewno Legia okazała się skuteczniejsza i lepszym zespołem od nas i nie ma co tutaj zwalać winy na sędziego. Na pewno sędzia to też jest człowiek i też ma prawo popełniać jakieś błędy, ale no, w niektórych sytuacjach powinien się lepiej zachować na pewno. Mówi się, że mecze na wyjeździe są teoretycznie trudniejsze, ale zwycięstwo może być teraz troszkę łatwiej. No, łatwiej, nie łatwiej. Na pewno Korona jest w innym miejscu niż Legia Warszawa i walczy o inne cele. Pojedziemy tam na pewno walczyć o zwycięstwo, ale to nie będzie łatwy mecz, bo oni grają na noże. My chcemy się zakwalifikować do tej pierwszej ósemki. Dla nas jest ważny każdy kolejny mecz. I tutaj na pewno będzie ważna rzecz, żeby być skoncentrowanym i w końcu skutecznie zagrać, bo tych sytuacji mamy wiele, a nie umiemy ich wykorzystać.